Cześć, jestem Nikodem. To jest Kasia. Przygotowaliśmy dla Was trening z gumami. Po raz pierwszy na naszym kanale. Gumy dla podstawowych i średnio zaawansowanych ćwiczących. Trening z gumami będzie trwał 25 minut. Poprzedzamy ten trening rozgrzewką 5-minutową i rozciąganiem na koniec treningu 5-minutowym. Łącznie około 35 minut. Gotowi, to zaczynamy. Rozgrzewka w miejscu, stabilna pozycja, dłonie na biodra, krążenie biodrami w jedną stronę. Zawsze dobry nastrój, zawsze uśmiech na twarzy. Dodatkowo piękna pogoda u nas, którą Wam przesyłamy. Zmiana, druga strona. Postarajcie się wykonywać obszerne ruchy. Biodra na boki. Zmiana. Wystarczy krążenia barkami do tyłu. Zmiana kierunku do przodu. Ciekawe, co to, jak to będzie z tymi gumami. Barki góra-dół. Na przemian, prawa-lewa. Wychylenia tułowia na boki. Prawa dłoń, prawe kolano, lewa dłoń, lewe kolano. Wystarczy krążenia ugiętymi ramionami do tyłu. W miarę super, bardzo fajnie Kasia, bardzo obszerny ruch. Zmiana kierunku. Do przodu. Pochylamy tułów do przodu, dłonie na uda, ugięte kolana. Ugięte biodra, zostań w pozycji, zaokrąglone plecy, przeprostowane plecy. Głowa na dół, wydech, głowa do góry. Spokojnie, tutaj wolniej troszeczkę. O tak, staraj się mocniej zaokrąglać, podwijać kość ogonową i podnosić kość ogonową do góry. Pozostajemy w opadzie tułowia, nogi szerzej. Stopy na zewnątrz, kolana na zewnątrz, rama i tak dłoń prawa do lewego kolana, lewa dłoń do prawego. Ramiona ugięte, szyja, głowa, przedłużenie kręgosłupa, klatka piersiowa bardziej do przodu. Takie podstawowe skrętoskłony. Podnosimy pozycję węższa, pozycja krążenie wyprostowanymi ramionami do tyłu. Zmiana kierunku. Dodatkowo mamy ten atut, że rozgrzewa nas słońce. Wystarczy ramiona na wysokości klatki piersiowej. Otwieramy, zamykamy. Stabilnie dół kręgosłupa, stabilnie tułów, stabilnie miednica. Na naszych i Waszych twarzach stabilnie uśmiech. Zmiana. Jedna ręka góra, druga ręka dół. Ramiona do góry, oburącz, raz do nogi prawej, raz do nogi lewej.
teraz pięty do pośladków, ramiona przód, tył. Ściągaj łopatki do kręgosłupa. Piętą próbuj łapać kontakt z pośladkiem. Ok, wychylenie na jedną stronę, pogłębiamy, 3, 2, 1. Druga strona, 3, 2, 1. Ostrożnie w dół, do środka, 3, 2, 1. Góra z wdechem. Mamy to, koniec. Po rozgrzewce. Jesteśmy po rozgrzewce, czas chwycić gumy w dłoń. Gumy są o różnym napięciu. Pytajcie w komentarzach, jeżeli chcecie wiedzieć, jakie to gumy, co to za gumy. O różnym stopniu trudności są. Umieszczacie gumy tak, żeby było Wam wygodnie. Nie muszą być w dłoniach. Mogą być na przedramionach. O tak. Ale niekoniecznie bliżej łokcia. Raczej bliżej dłoni. Ja lubię tutaj, o, na nadgarstkach. 5 minut wzmacniania, każde ćwiczenie po minucie. Zaczynamy stabilnie na nogach, stopy, szerokość bioder, szerokość barków, trochę napięty brzuch, trochę napięte pośladki, barki w dole, barki z tyłu, rozciągasz gumę i luzujesz, rozciągasz i luzujesz. Jak luzujecie gumę, nie powinna być zupełnie rozluźniana, czyli nie powinna być taka sflaczała, raczej cały czas w napięciu większym i mniejszym, trochę wolniej. Mamy na to ćwiczenie 60 sekund, plus minus jeszcze obranie pozycji. Pilnuj barków, żeby były przy tułowiu. Przy okazji troszeczkę zyskują plecy. Mięśnie stabilizujące obręb barkową. Jak używasz większej ilości sił, wtedy może być wydech. Jak napinasz mięśnie, wydech. Jak rozluźniasz, wdech. Trzy, dwa, jeden, ok? Drugie ćwiczenie to ramiona ugięte. Gumę trzymacie podobnie. Trochę pozasłaniamy pewnie twarze. Nie zwracajcie na to uwagi. Na zewnątrz ramiona, do środka. Na zewnątrz i do środka. Trudność będzie polegała również na tym, żeby starać się utrzymywać łokcie na wysokości klatki piersiowej. Jak rozszerzacie dłonie, zobaczcie tak jak Kasi fajnie wychodzi, jednocześnie rozszerza łokcie. Czyli dłoń i łokieć są fajnie w osi tutaj. No, rozszerzasz. Rozszerzasz, stężasz. Prawdopodobnie Kasia już czuje tutaj w okolicy obręczy barkowej, w mięśniach naramiennych, odrobinę w mięśniach pleców. Bardzo fajnie. To jest taka mała guma, a znaczy tak wiele dla ciała. Jak chcesz mieć dłonie zaciśnięte w pięści, nie ma sprawy. Jak chcesz sobie w międzyczasie gestykulować, nie ma sprawy. 3, 2, jeden, jest. Teraz rotacja tułowia. Utrzymujemy gumę napiętą, czyli ramiona na zewnątrz, na spiętym brzuchu, próbując nie ruszać miednicą, tylko tułowiem w prawo, w lewo. A więc napięcie stałe, jeżeli chodzi o ramiona. Zmienne napięcie mięśnie brzucha. No i synchronicznie z Kasią. Próbuj troszeczkę wciągać, tak napinać, jakbyśmy oporowali przed łaskotkami. Ten brzuch tak, znowu skracamy przestrzeń pomiędzy miednicą a mostkiem. Napięcie brzucha, napięcie pośladków i działamy w rotacji. Jest idealnie. Fantastyczne warunki. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Troszeczkę rozluźniamy, tak o. Teraz należy wyprostować ramiona z gumą delikatnie rozciągniętą, a więc ramiona do góry w pełnym wyproście i powrót. Góra i dół. Zaczynamy, to już kolejna minuta. W tym przypadku dobrze byłoby, gdy unosicie ramiona, tak jak teraz Kasia, nie unosić za bardzo obręczy barkowej. Bark zostaje w dole, podnosisz ramię, prostujesz ramię, bark w dole. Zobacz różnicę, pokazuję. Chcecie tak? O, fajnie, nie chcecie? Tak. Czyli nie zbliżajcie barków do ucha. Do uszu. Wydech.
Wdech. Wydech. Wdech. No jak się przyłożysz do ćwiczenia, im mocniej rozciągniecie taśmę, tym jest trudniej. Lżej, trudniej. Jak, Kasiu? 5, 4, 3, 2, 1. Znakomicie. Kolejne ćwiczenie. Kładziemy się na plecy. Tak się składa, że mamy maty przygotowane wcześniej. Nie zapomnijcie sobie przygotować maty. Nogi ugięte w kolanach, jak do klasycznych brzuszków. Ramiona wyprostowane, taśma rozciągnięta. Napinamy brzuch, rozluźniamy. Napinamy brzuch, rozluźniamy. Dodatkowo, kiedy unosisz tułów do góry, rozciągasz taśmę bardziej. Kiedy tułów upada na dół, rozluźniasz troszeczkę. O właśnie. Możecie minimalnie pracować na wyprostowanych ramionach i w dole lekko ugiętych. U góry rozciągasz. O tak. Możesz cały czas trzymać w napięciu, w zależności od tego, jak intensywnie chcesz popracować. Góra, wydech. Na dół, wdech. Kasia, pamiętaj, chcesz więcej ruchu? W brzuchu. Nie szyja, nie głowa. Do góry spinaj brzuch, podwijaj miednicę, wciskaj stopy w podłoże. Bardzo fajnie. 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Mamy tą pierwszą sekwencję. Czas napić się wody. Macie na to 30 sekund. Przerwa, którą mieliśmy, napiliśmy się wody i w międzyczasie założyliśmy gumy na nogi. Jeżeli jeszcze nie macie gum na nogach, no bo skąd mieliście o tym wiedzieć, zakładacie teraz gumy na nogi. Powyżej kolana, nie bardzo wysoko. Guma czasami może się rolować, nic z tym nie zrobicie. No nie da się na nią w pełni zapanować, natomiast jak się zroluje, jedyny problem może być taki, że będzie Wam się troszeczkę przynała z uda. Powinniśmy dać radę. Pierwsze ćwiczenie, stajemy trochę szerzej od bioder, nawet trochę szerzej od barków, stopy równolegle do siebie, kolana na szerokość stóp, schodzimy do pozycji półprzysiad. Półprzysiad aktywny, działamy 60 sekund, start. Jeżeli okaże się, że półprzysiady dla Was to zbyt duży wyczyn, że jest ciężko, robicie mini przysiad. Mini przysiad będzie wyglądał o tak. Takie zupełnie, prawie nic, aczkolwiek może być wystarczające do aktywacji Waszych mięśni, a jak możesz, bliżej. Pilnujecie kolan, żeby były cały czas na zewnątrz. Taśma próbuje kolana ściągać do środka, a Wy odbijacie kolanami na zewnątrz. Czujesz pośladki? Jeszcze nie? Może zacznę. Ok. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Kolejne ćwiczenie, schodzimy do półprzysiadu albo do mini przysiadu i próbujemy aktywnie pracować nogami, pulsacyjnie, na zewnątrz. Trwa 60 sekund. Bardzo fajnie. Próbujemy do środka już nie zwężać, nie schodzić poza obszar do wewnątrz między stopami, tylko na zewnątrz, bardziej na zewnątrz. O tak. Jak taśma zacznie się przesuwać coraz wyżej, starajcie się delikatnie obsuwać bliżej kolana, tak żeby jednak oporowała. Jak jest? Trochę niżej? Ciężko, a zaczyna czuć mięśnie. Kasia, mam nadzieję, że Wy także. 5, 4, 3, 2, 1. Kolejne ćwiczenie, kładziemy się na matę. Oczywiście z gumami. Kolejne ćwiczenie, leżąc na plecach,
przesuńmy taśmę poniżej kolan, czyli na podudzia. Nogi prawie do końca wyprostowane, możesz wsunąć dłonie pod pośladki i zaczynamy z wyczuciem rozszerzać. Podobna zasada jak w ramionach, jak kiedy robiliśmy ramiona. Nie rozluźniasz zupełnie taśmy. Nie rozluźniajcie taśmy do końca, utrzymuj cały czas napięcie. Stopy bardziej flex, czyli paluszki do siebie. O tak. Brzuch napięty, stabilna miednica, stabilny tułów. Jak wam idzie? Nam świetnie. 5, 4, 3, 2, 1. Kasiu, teraz ruch wykonujemy. Jedna noga do przodu, druga noga do tyłu. Mijają się nogi. Staraj się bardziej usztywniać nogi w kolanach. Jedną nogą ciągnij do siebie, a drugą stawiaj opór w przeciwnym kierunku. Bez pośpiechu. Niewykluczone, że przy tym ćwiczeniu poczujecie także brzuch, nie tylko uda. Jesteś, Kasia? Walczysz? Walczysz? Walcz. Nie daj się, walcz. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I teraz pozostało nam jeszcze tylko stricte brzuchy z taśmą w niewielkim stopniu rozciągniętą, odwrócone brzuchy, a więc podwijamy i odwijamy. Fajnie by było trzymać stopy cały czas na fleksie. Czyli flex, o tak. Rozchylone nogi. Dystans pomiędzy nimi wystarczający na to, żeby poczuć napięcie. Guma ma być cały czas rozciągnięta, zarówno w dole, jak i w górze. Chcesz, Kasiu, zbliżać kolana do barków, do klatki piersiowej. Unosicie miednicę. O tak. Coś mówiłaś? Nie. Cztery, trzy, dwa, jeden. Woo! Bomba. Mamy kolejne 5 minut. Brawo my, brawo wy. Woda. Krótka pauza. Taśmy możecie zdjąć. Ponownie będą ramiona. Taśma w dłoniach. Zaczynamy trzecią rundę. Woda dotarła do żołądka. Jeżeli podobają się wam nasze filmy, subskrybujcie, lajkujcie. Tymczasem do dzieła. Taśmę zakładamy na obie stopy. Nogi są trochę ugięte w kolanach, Kasiu. Tak, żebyśmy mogli wykonać ruch do klatki piersiowej i od klatki piersiowej. Spokojnie, spokojnie. Obierzcie odpowiednią pozycję. Trochę bardziej wyprostowane, o tak. Klatka piersiowa do przodu. Mocny chwyt. Do klatki piersiowej ściągasz łopatki, ściągasz barki do przodu. Do klatki piersiowej, do przodu. Do klatki piersiowej, do przodu. Przytrzymujemy chwilę w tyle. Jak idzie? OK. Łokcie trochę bardziej na zewnątrz. Próbujcie zbliżać łopatki do kręgosłupa. Ćwiczenie trwa 60 sekund.
Jak jest? Czujesz plecy? Bardziej łopatki do kręgosłupa. 3, 2, 1. Ekstra. Teraz będzie troszkę trudniej, trochę bardziej głęboko. To znaczy, w lewej dłoni trzymamy taśmę. Prawa noga wyprostowana, lewa noga ugięta. Skracamy dystans i teraz zobacz przy tułowiu do tyłu i do przodu. Pięta lewa na podłożu. Barki próbuj trzymać na jednej wysokości. Ściągnij, przytrzymaj do przodu. Przyciągnij do przodu. Mamy ponownie ramiona, mamy plecy. Walcz z gumą. Pokaż gumie, kto tu rządzi. Nie unoście pięści zbyt wysoko, łokcia także. Kasiu, nisko łokieć, nisko pięść. Na jedną rękę 60 sekund. To jest wyzwanie. Za każdym razem jest to wyzwanie, kiedy przykładacie się do ćwiczeń. Prawda? Stop, zmiana. Druga noga. Teraz lewa wyprostowana, prawa ugięta. I pracujemy po zewnętrznej stronie w prawej. Kasia, proste plecy, staraj się naprostować odcinek piersiowy. Ściągaj łopatkę prawą do kręgosłupa. Pracuj barkiem prawym odrobinę w przód i bark do tyłu. Bardzo dobrze. I trzymaj łokieć i pięść troszkę niżej. Świetnie. Do siebie, od siebie. Ciekawe, czy przy okazji się troszeczkę opalimy. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Brawo. Kładziemy się na plecach. Taśma w dłoniach i próbujemy żyć, żeby piaskiem nie sypnąć sobie w oczy. Na nogi i aż tutaj zakładacie za kolana, ale blisko kolan. Nogi utrzymujemy w powietrzu mniej więcej pięty na wysokości kolan. Chwytamy taśmę pod chwytem, tutaj o. Łokcie trzymamy przy tułowiu. Uginasz ramiona i cofasz. Uginasz bardziej, cofasz. Wyprostować ręki do końca się nie da. Głowa może leżeć. Jest to krótki ruch na mięśnie ramion. Przyciągnij, przytrzymaj, odpuść. Przyciągnij, przytrzymaj, odpuść. Przyciągnij, przytrzymaj, odpuść. Przyciągnij, przytrzymaj, odpuść. I tak przez 60 sekund. Nieprzyjemnym elementem może być tutaj wrzynająca się taśma w udo. Niekoniecznie przeszkadza mi to bardzo. Nie wiem, jak jest u Kasi. W miarę upływu czasu i narastających większej ilości treningów na pewno się uodpornisz na to. Trzy, dwa, okej. Brzuchy. Zdejmujemy taśmę z nóg. Trzymamy ją w ten sposób. O tak. Przy klatce piersiowej, nad klatką piersiową. Napinamy brzuch, próbujesz rozciągnąć i odpuszczasz. Czyli tak jak zobacz, byśmy chcieli przyciągać. O, tutaj rozciągasz i odpuszczasz. Do siebie rozciągasz na bok, odpuszczasz. Unosisz tułów, rozciągasz taśmę, która zbliża się do klatki piersiowej. Łokcie na zewnątrz, ramiona rozciągają taśmę. U góry odpuszczasz, na dole więcej siły. Patrzę na zegar. I jeszcze chwila. Trzy, dwa, jeden. Brawo my, kolejny zestaw za nami. Ekstra? Fajnie.
Działamy kolejny zestaw. Zakładamy taśmę na uda. My już mamy. Wy zakładajcie. Następnie robimy sobie tak. Nogi złączone i pojedynczy krok dostawny. Raz dostawiasz prawą do lewej, raz lewą do prawej. Zaczynamy start. Minuta. Ramiona mogą sobie pracować neutralnie. Tak jak przy step touch. Oh yeah. To już jest tak, że po tych kilku zestawach czuć mięśnie bardziej. Miarowe tempo, równe tempo. Pośladek, udo. Trochę napięty brzuch, napięte mięśnie twarzy. Czyli uśmiech. My was widzimy, uśmiechajcie się do nas. Cztery, trzy, dwa, jeden. No i uwaga, petarda. Jedno z trudniejszych ćwiczeń. W przeskoku. Do pół przysiadu nisko i powrotem łączymy nogi. Szerzej, powoli do środka. Nie masz skakać wysoko, tylko tyle, żeby być w stanie przestawić stopy. Wolniej w dół. Jak zmęczysz się za bardzo, zrób kilka sekund przerwy. Jak nie możesz nisko biodrami zejść do wysokości kolan, rób mini przysiady. Tylko tyle. A jak już w ogóle nie możesz skakać, to tylko pół przysiad. Jeden. Dobrze, dobrze, super, super, super. Kładziemy się na plecy. Taśma zostaje na nogach. Podpór tyłem na przedramionach. O tak. Biodra w górze. Nogi szerzej. A jak możesz, to na ramionach. 60 sekund start. Nogi powinny być na tyle szeroko, żeby czuć napięcie, że rozciągasz taśmę. Stopy nie muszą być na mocnym fleksie, mogą być. Pilnuj łokcia, pilnuj obręczy barkowej. Wciskacie, zobaczcie, nie róbcie tak. Wciskacie ramiona w podłoże, biodra do góry. O, tak. Działa! Działa. I triceps. I pupa. I brzuch, i grzbiet, i nogi, wszystko. Jak drżą mięśnie, to znaczy, że się starasz. Albo, że nie jecie żelek, żelków. 5, 4, 3, 2, 1. Kładźcie się na plecy. Ramiona wzdłuż tułowia. Wznos bioder. Statyczny i pracujesz nogami na zewnątrz. Stabilne stopy na podłożu, delikatnie możecie krawędziować. Oczywiście nie na tyle szeroko, żeby kolanami dotykać podłogi. Dałoby się? Wyżej biodra, Kasia, wyżej biodra, napięte pośladki. Kasia ma super ustawioną linię. Kolano, biodro, bark. Zobaczcie, że spłyciła trochę lordozę lędźwiową. Elegancko pracuje nogami na zewnątrz. Bardzo fajnie. Starasz się na 100%, super. Wy także to róbcie. Cztery, trzy, dwa, jeden.
kolejne ćwiczenie. Kasia, wznos bioder w podporze na ramionach. 60 sekund. I jupi! Trzymamy. Nogi pracują na zewnątrz. I co tutaj jest ważne? Bardzo ważne. Stopy na szerokość bioder. Troszkę za szeroko, Kasiu. Wężej, 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 wężej. O tak. Biodra w górze. Napięte mięśnie pośladkowe. I mocniej. Wolniej ramiona, wolniej nogami. Mocniej rozciągaj. Tak jest. Brzuch napięty. Fajna pozycja. Stabilne ramiona. A zostało nam 5, 4, 3, 2, 1. Mamy to. Oh yeah. Kolejny zestaw za nami. Przerwa 30 sekund. Ostatnia runda, runda piąta, 5 ćwiczeń. Taśmę zakładamy na nogi, tuż nad stopą, nad stawem skokowym i przechodzimy do leżenia na brzuchu. Nogi ugięte, mniej więcej kąt prosty. Staracie się rozciągać taśmę pod udziami. Dłonie przy klatce piersiowej, głowa stabilna. Pompki, 60 sekund, akcja. Bez pośpiechu, dbałość o prawidłową postawę ciała. Mocną, fajną pompeczkę. Jeśli nie robicie pompek, albo na razie stwarzają wam duży problem, możecie zrobić kilka i moment odpocząć. Po krótkiej pauzie znowu pompki. Łokcie bliżej tułowia, Kasia. Tak, nie uciekajcie łokciami bardzo na zewnątrz, tylko bliżej tułowia. Jak jest bardzo ciężko, stop, to trochę kolanami do przodu, jeszcze, 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 tułowiem też do przodu i tylko tyle, o. Rozciągasz taśmę, taśma na zewnątrz. Walcz, Kasia, dajesz radę. Próbuj, mocne ramiona, mocna klatka piersiowa, 3, 2, 1, stop, zmiana ćwiczenia, siad równoważny. Dłonie, kolana, taśma, nogi do góry, spróbuj, mocny lędźwiowy, mocny brzuch, rozciągnij taśmę i trzymamy. Jak będzie bardzo ciężko, złapcie nogi i próbujcie trzymać równowagę. Jak będzie turbo ciężko, podpieracie tyłem, podpieracie bokiem, taśmę rozciągasz. Świetnie, Kasia. Jaka koncentracja. Taśma rozciągnięta, brzuch napięty, nogi w górze, ramiona, okolice barków, wysokość barku, przepraszam. Dasz radę. Dasz radę, walcz. Dajcie radę. Nie odpuszczaj. 5, 4, 3, 2, 1. Kolejne ćwiczenie. Deska. Klasyczna decha. Ramiona w trójkąt. Wciskasz ramiona w podłoże. Stopy na paluchy. To zbliżamy lewą do prawej, prawą do lewej. Brzuch napięty. Biodra nie za wysoko, nie za nisko. Nas tutaj trochę ogranicza przestrzeń. W domu możecie zdecydowanie szerzej odstawiać nogi. Kasia walczy bardzo dobrze, świetnie wychodzi. Ja też walczę.
i chyba świetnie wychodzi. Kasia, głowa do góry. Nie tak bardzo. Biodra na dół. Step, parę step. Lubię. Ok, jak nie możesz, przerwa. Po krótkiej przerwie dołącz. To nie jest, Kasia, znak, że nie dajesz rady. To jest znak, że trenujesz, że wzrasta twoja wytrzymałość. 3, 2, 1, stop, że wzrośnie, że wytrenujesz tą formę. Brawo, Kasia, brawo wy. Kolejne ćwiczenie. Brzuszki z przekładaniem taśmy. O tak. Zdejmujemy ostrożnie, żeby nie sypnąć sobie piaskiem. Już nic z nią nie robimy, trzymamy w dłoniach. Nogi w górze, przekładamy z tyłu i za nogami. Za głową i za nogami. Z prawej do lewej, albo z lewej do prawej. To ćwiczenie podług poprzedniego fraszka? Kasia mówi tak, że to odpoczynek. To nie ma być odpoczynek, mocniej spinaj. Zmiana kierunku. Zerkam na zegarek, jak z czasem. Jeszcze chwila. Zmiana kierunku. To dla urozmaicenia, żeby nie było monotonii. Trzy, dwa, jeden, jest. Kładziemy się na brzuch. Od razu tak jak jesteś, na brzuch. Nogi trochę szerzej, stopy dociskamy, nogi dociskamy do podłoża. Taśma w górze, taśma z przodu, ramiona z przodu. Taśma do biodra, wracasz do przodu, przekładasz z ręki do ręki. Taśma do biodra, przekładasz z ręki do ręki. Czoło chcecie utrzymywać trochę bliżej maty, tak o. Kasiu, zobacz, a tułów nieco wyżej. Napięty grzbiet, ramiona raczej wyprostowane. Stopy dociśnięte do podłoża. Regularny oddech. Elegancko. Utrzymuj napięcie mięśni grzbietu, mięśni pleców. Jak plecy? Jak ramiona? Działa! Grzbiet wyżej. 5, 4, 3, 2, 1. Jest! Mamy to! Ok, został nam stretching. Rozciąganie po treningu wskazane. Zapraszamy. Usiądźmy sobie na macie. Kasia, nogi wyprostowane. Każde ćwiczenie po kilkanaście sekund, tak żebyśmy efektywnie to 5 minut, krótki stretching, ale ważne 5 minut. Proste plecy, stopniowo przechodzimy do skłonu, do nóg, wyprostowanych nóg. Pilnujcie jak najdłużej, żeby kolana były wyprostowane. Jak dacie radę, chwytaj stopę, plecy proste. Im bardziej stopy zrobicie do siebie, tym lepiej. Im bardziej kolana będą wyprostowane, tym lepiej. Im bardziej będą plecy wyprostowane, tym lepiej. Wystarczy. Uginamy nogę prawą. Prawa stopa do wewnętrznej strony lewego uda. Skłon do nogi lewej. Podobna zasada. Prosta noga, stopa, flex, proste plecy. O nodze prawej zapominacie. To już błogi relaks. To już bardzo przyjemny czas, gdzie dziękujemy sobie za bardzo fajny trening. Odprężamy się po treningu, zmiana nogi. Jeżeli chodzi o przytrzymanie pozycji i czas przytrzymania,
robię to bardzo intuicyjnie. Więc czasami może wyjść 20 sekund, czasami 15. Wystarczy. Obie nogi będą ugięte i siad skrzyżny. W miarę wygodna pozycja. Zaokrąglone plecy, głowa na dół, tułów na dół, skłon między nogi. Taka pozycja zmęczeni po podróży. OK, góra. Pozostajemy w siadzie skrzyżnym. Prawa ręka jak do cześć. Prawa ręka na lewą stronę. Lewą ręką dociągamy prawą rękę. Rozciągamy mięśnie naramienne. Idealne warunki. Szum morza. Zniżające się słońce. Ptaków śpiew. Była taka piosenka. Jest taka piosenka. Zmiana rąk. Będzie rozkrok. Poprzek maty sobie siadamy. Nogi na zewnątrz. Tak jest. Tak, żebyś czuło, żebyście czuli wewnętrzną stronę nóg. Nogi wyprostowane, stopy zadarte. I uwaga, lewa ręka do boku. Lewe przedramię na nogę. Ręka prawa nakrywa górą. Wykonujemy skłon boczny do nogi lewej. Tak, żeby trochę poczuć boczek, tak, żeby trochę poczuć przestrzenie między żebrami. Zmiana stron. Relaksacyjny oddech, najlepiej nosem. OK, możemy wracać, lewa ręka. Skłon między nogi, trzymamy każdą nogę osobno. Nie trzeba łapać za stopy, można za podudzia. Plecy wyprostowane i stopniowo niżej. Okay. Kładziemy się na brzuch. Lewa ręka pod głowę, prawa ręka przyciąga prawą piętę do pośladka. Zmiana. Wystarczy dłonie przy klatce piersiowej, powoli odklejamy tułów, przechodzimy do klęku, szerokiego klęku, przycupnij pośladkami, napięty, ramiona do przodu. Powoli do góry, do góry, do góry, do góry, wdech, skrzyżowane ramiona za głową, na jedną stronę wychyl, na drugą stronę wychyl. Rozplatamy ramiona, przechodzimy do przysiadu, bardzo powoli, do stulki, opadu tułowia, wdech. Mamy to! Brawo, 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 brawo! Ekstra, bardzo wielkie dzięki, gratulacje. Do zobaczenia na kanale Odchudzanie Primavera YouTube. Do zobaczenia, cześć!